ceniony przez przełożonych za gorliwą, profesjonalną służbę. Chrześcijanin, jeden z tych, którzy w Chrystusie rozpoznali samego Boga. Nie zaparł się Go, nie odrzucił, nie zdradził, kiedy cesarz Dioklecjan począł prześladować chrześcijan. Okazał się żołnierzem Chrystusowym, wiernym do śmierci, do godziny, kiedy został wrzucony w nurty rzeki z kamieniem przywiązanym do szyi. Święty Florian, wierny Bogu, któremu zawierzył siebie. Kult świętego Floriana rozwinął się i trwa do dzisiaj w Górnej Austrii. W Polsce wzmógł się po roku 1528, kiedy to pożar strawił całą dzielnicę Krakowa-Klepasz, a kościół świętego Floriana ocalał. Odtąd w Polsce świętego Floriana zaczęto czcić jako patrona od ognia, jako opiekuna tych, którzy gasili pożary straży pożarnej. Daru, piękny przemarsz od kościoła, robi to wrażenie, ale wy zawsze tacy byliście. Wszyscy doceniają to, co robicie dla swoich sąsiadów, dla mieszkańców swoich małych ojczyzn, dla wszystkich w Polsce. Dzisiaj mamy jeszcze dwie dodatkowe uroczystości, mianowicie jedna bardzo ważna, to pokazująca to, na jakim poziomie sprzętowym jesteśmy jako ogólnie jednostki ochrony przeciwpożarowej. Samochód nowy, nowoczesny, taki, który jeździ cała zachodnia Europa i też nam też zazdroszczą. Także no, wyposażenie mamy świetne. Jednocześnie mamy dzisiaj również włączenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To jest to bardzo duże wyróżnienie dla tej jednostki, dla tych przede wszystkim wszystkich druhów, którzy musieli się wyszkolić, wyspecjalizować i posiadać taki sprzęt, aby w szeregi tej struktury wejść. Wiele osób w ostatnim czasie mówi o zaufaniu społecznym, które straż ma bardzo wysokie, przeszło 90%. I tak się zastanawiałem, skąd to zaufanie się bierze, czy to od wczoraj, czy od dzisiaj. Ale jak dobrze by się zastanowić, to ono zaczęło się już grubo, przeszło 150 lat temu. Także na to zaufanie na pewno zaczęli pracować już nasi ojcowie założyciele. Misja, której podejmujecie się każdego dnia, to prawdziwy dowód do dumy. Miliony Polaków mogą spać spokojnie, bo wiedzą, że nad ich bezpieczeństwem czuwają strażacy. Jest co świętować, bo tu ziemia szydłowiecka, jakże widać po pocztach sztandarowych, jest obfita i bogata w ochotnicze straże pożarne. My tutaj chętnie stawiamy się, my parlamentarzyści, na takie uroczystości, dlatego że chcemy wyrazić swój wielki podziw i wyrazić swoje podziękowania za Waszą służbę. Widzimy te ogromne zmiany, te ogromne środki, które zostały przeznaczone każdego roku na to, aby rosły wynagrodzenia strażaków, aby strażacy coraz bardziej stali się bezpieczni przez to, że mają dobry sprzęt, bezpieczny sprzęt, przez to, że używając tego sprzętu, sami są bezpieczni. To jest fenomen w skali europejskiej, że ochotnicze straże pożarne są tak rozbudowane, tak powszechne i tak rzetelnie współpracują z Państwową Strażą Pożarną. Łączy nas wspólnota celów, tradycja, tożsamość i wartości. Wartości, które są wypisane na strażackich sztandarach. Tylu powrotów, ilu wyjazdów. Niech to zaufanie społeczne, o którym tutaj była mowa najwyższe, zaufanie społeczne dla Was będzie podziękowaniem za Waszą służbę i motywacją do dalszej pracy, do dalszej służby. Niech święty Florian, Wasz patron, ma Was w swojej opiece. Wszystkiego najlepszego dla Was i dla Waszych rodzin.